tegoroczna pielgrzymka z Sokółki na Świętą Górę Grabarkę w dniach od 12 do 19 sierpnia dobiega końca. Wyszliśmy w słoneczną, upalną pogodę. Było dość trudno, dlatego że upał z nieba. Jeden dzień padał deszcz, ale w większości świeciło nam słońce. Doszliśmy. Wychodziło nas nieco ponad 40 osób. Doszło ponad 80. Cieszymy się, że ta pielgrzymka odbyła się. Ludzie szli ze swoimi prośbami, trudami. Prosili Boga w swych modlitwach o zdrowie, o pomoc w tym codziennym życiu, o to, żeby żyło się lepiej. Święto Przemienienia Pańskiego jest to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu cerkiewnym. A tutaj na Świętej Górze Grabarce jest to największe święto. Zawsze, każdego roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi przybywa tu, by się pomodlić, by uczestniczyć w tych największych uroczystościach, by prosić Boga o pomoc. Święto Przemienienia Pańskiego wspomina to wydarzenie, które jest opisane w Ewangelii, gdy Chrystus poszedł na górę Tabor i tam przed swoimi uczniami Piotrem, Jakubem i Janem przemienił się, pokazał swoją boskość, to, że jest on prawdziwym Bogiem. Apostołowie ujrzeli tą boskość i byli bardzo radośni. Chcieli zostać na tym miejscu, powiedzieli do Chrystusa: rozbijmy tu trzy namioty dla Chrystusa, dla Mojżesza, dla Eliasza. Chcieli tam zostać, było im tak dobrze. Tak samo i nam, pielgrzymom, tu na Świętą Górę Grabarkę jest też dobrze. Chcemy tu zostać, chcemy tu się modlić. Kończąc tą pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę, chcę zaprosić wszystkich, którzy chcą się pomodlić do Boga, którzy chcą się zbliżyć do Boga, by uczestniczyli w następnych pielgrzymkach. Już za rok rozpoczynamy kolejną pielgrzymkę, może trudną, bo ponad 150 lub tak jak w tym roku 180 km, ale gdy wchodzimy tu na Świętą Górę, gdy idziemy trzykrotnie, w większości na kolanach dookoła Cerkwi Przemienienia Pańskiego, to wiemy, że Bóg będzie nam pomagał w naszym życiu, będzie wysłuchiwał naszych próśb. Zapraszam serdecznie.